Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Mati the DJ i witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima, tym razem już drugim. I co dzisiaj będziemy robili? Będziemy dzisiaj... to głupio brzmi, ale... Okej, nieważne, będziemy szli do... tak właśnie, Białej Grani. Oraz zauważyliście pewnie, że wyszedłem w ogóle z... znaczy nie wyszedłem, a jestem w ogóle z innej strony, gdzieś indziej. Bo ostatnio byliśmy tam, a jestem tu. Troszeczkę sobie powiem, że tutaj te cztery rzeczy sobie zeksplorowałem. Znaczy trzy w sumie. Nie, dobrze, cztery, bo to jeszcze jest Shrine of Talos. No i te rzeczy sobie zeksplorowałem. A teraz idziemy... i nie wiem, czemu to jest tak bugowane do... tamtego państwa. Ale chyba podejrzewam. No właśnie. Właśnie w tym ma problem Skyrim, że czasem musi się nieźle doładować. Wilczek. Dobra, to lecimy. Też tutaj... chyba jeśli dobrze pamiętam, tutaj właśnie w tej budowli... odpieprz się? No. Właśnie w tej budowli można chyba wyjść z więzienia, coś takiego pamiętam. Ja się oczywiście dobrze pamiętam, ale raczej tak. No to co ja bym miał gdzieś... czemu to ma taką... what the fuck, krówka, co to by się stało? Nie no. Właśnie też pamiętam, że... znaczy, nie, wróć. Dzisiaj po prostu pochodzimy sobie trochę po Białej Grani, myślę. Wracając właśnie do tych pierwszych. I potem byśmy poszli w tamtą stronę, czyli dołączyli do buntu kromowanych. Może, ale raczej zastopujemy się gdzieś tak w połówce. I pewnie znowu sobie lekko pogram poza odcinkiem. No, zrobię sobie levela i tak dalej, bo już mam szósty? Tak, prawie siódmy level. Więc też muszę już zacząć pomału rozdawać te perki i tak dalej. To tutaj... Boże, przepraszam. Odbija mi się czymś złem. Pancerz też mam lekki, tutaj już trochę zaczęty. No i tak, coś nowego zdobyłem, w sumie mogę pokazać. Tutaj raczej w tych nic, oprócz elfiego, którego i tak sprzedamy. W broni, natomiast tu sobie zdobyłem falmerski łuk. Oj, nie to, ale dobra. I tak to raczej nic więcej. No i jeszcze łuk frogiego, ale to tam, bajdzi go. Korzenie Nirnu. Taki dźwięk wydają. Nienawidzę właśnie ich. A przy tym dźwięki nie są aż tak bardzo upierdliwe. Jak takie te normalne. Chwałą okrywają się tylko zwycięzcy. No właśnie. My, towarzysze, musimy ciężko walczyć o chwałę. Nie jesteś. To zakon wojowników. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. To nie moja działka. Staruszek, z powodzenia, jeśli planujesz się... gigant pusty. Jak dwie kapusty. O, czyli działo wszystko. Okay. Dobrze, ja jednak chciałem... o. Ja mam te swoje podwójne mieczyki. Nie wiem czym, ale mam problem właśnie tutaj z lodem na tej... znaczy... lodem. Dziwnie to brzmi, ale po prostu z renderowaniem dystansowym. Nie wiem czemu tak mi się dzieje wokół Białej Grani, ale to pewnie przez to, że... no ciężko jest trochę... naładować tej trawy i tak dalej. O, już witają nas strażnicy.
tutaj, którzy patrzą, że przyjemnie nie przynoszą koki. Tak, za dużo GTA. I wchodzimy do białej grani. O, już kolega mi wybiega na spotkanie. Smoki szaleją, przejścia nie ma. Bez glejtu nie wyjdzie. Ale będziemy ci patrzeć. Jej, 13 level. To tym razem kondycja. I coś pójdzie w łucznictwo. Na pewno silniejsze napięcie. City Gate. White Run. Discovery. Mam tu parę nie... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się to? Chcę to i to. To tego nie mogę. To mogę, to mogę. To też, to też. To sobie zostawiam. To, to. To też w sumie. I to. I strój teraz. To. Tutaj te cesarskie, bo to są startowe. Elfi tak samo. Rzemieniowy, to sobie zostawimy. Mogę sobie z tego ściągnąć. Najlepszą broń i pancerze. No tak, jak zwykle zapomniałem coś o niej kupić. Wow. Easter Iron Warhammer of Scorching. No spoko. A tak coś masz jeszcze tutaj, oprócz tego, że ja tobie coś? Nie. Tutaj też chyba. Chociaż... Kupię to, ale za 305 to mi się nie opłaca, też wolę sam to wytworzyć, naprawdę. Padded Full Mantle. To jest Full Mantle, a to jest pad... Nie, to wolę już naprawdę kupić sobie sam, zrobić sobie to samemu. Aha. Okej, okay, to nie mam pytań. No powiedzmy, że chciałbym jedną kupić, albo no 10. I co to robi niby? Zwoje. Aha, mogę używać tylko raz dziennie. No i co mi to gwarantuje? No apprentice and I always be apprentice. Dobrze, to sobie potem to jeszcze posprawdzam. Dobrze, kobieto, ja wiem, co ja robię. Tu. Dawaj mi je teraz. O. Witaj. Witam. Co cię sprowadza do białej grani? Wystarczy popytać. Wielu mieszkańców Białej Grani jest zbyt tłustych i bogatych, by robić pewne rzeczy samemu. Nie wiem, czy przyjmują nowych członków. Jeśli mówiąc praca, masz na myśli sprawdzanie stali w krwawej bitwie. No mam coś takiego, mam, mam. Welcome. Co ty tu masz? Iron Mace. Iron Maiden. To się zawsze przyda. O Jezu. Przepraszam was. W sumie mogę wziąć. Zawsze to jakiś dodatkowy pancerz na ochronę. I to, a stroj, aha nie, bo strój, kurwa. Ja mądry jestem, no nie? Nie no, bo jestem przyzwyczajony po prostu do tego, o. Jak się to nazywało? Sky UI. Bo jestem głównie do niego byłem przyzwyczajony. Cloud Armor, to... To też... To sobie zostawmy. To sobie zostawmy. Zwoje. To. Składników żadnych.
I to można sobie wszystko sprzedać. Ametysty, granaty, lockpiki, nie? I to by było chyba na tyle, tak. No to pokażcie mi ten strój i... No spoko, coś takiego. Jak dla mnie może być. Ważne, żeby broniło chociaż trochę. Dam, 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 dam. Jezu, już 10 minut filmiku. Ja nie wiem, jak to się to robi. Nie no. Zawsze to tak będzie, że się nie zobaczy nawet ile jest już. Papi! Dobra. Temple of Kinaret. Shrine of Talos. W sumie pójdziemy sobie na górę. Halt. Nie tak szybko, bo się zmęczysz i znowu będziesz miał problemy potem. Ty gałgani, głupi. No niestety, niby lekkie mam wszystko. Tak? No tak, ja mam wszystko leciutkie. No a kurde, normalnie dyszy jak... Nie wiem kto. W sumie nie. Bo tutaj... Tak, bo to jest to. Oj. Heavy target shield. Nie podziękuję. W ogóle gdzie on jest? Bo tak spoko, że on tu ma wszystko praktycznie, no ale... Ach, jak zwykle. I teraz poszukaj. A, tu nie ma. To chyba w stalowych prędzej, bo już nie pamiętam sam. Mogę już to? Coś mi się... Chyba. A. Coś mi tu nie pasuje, bo żebym już od razu mógł to. Chyba, że to są potem lepsze jakieś, ale wątpię. No kurde, no pamiętam, że było no. Ostatnim razem, jak sprawdzałem przynajmniej. Bo chodzi mi o tarczę i kurde, teraz nie umiem tego znaleźć za chwelerę. Teraz se szukaj, ziomuś. No, bo tutaj na pewno nie będzie deadryczny. Ewentualnie tu bym powiedział. No, są. Trzy drewno pachowego. Shit. A która jest południu? Zaczekajmy jeszcze godzinkę może. Ty, no i nie ma go. What the fuck? A ja pamiętam, że zawsze on tu był. LOL. No cóż. No nic. Tak samo nie wiem, czemu nie ma tego. Gałgana. Ale cóż, trudno. No chyba, że mi się coś zbugowało, bo wtedy to będzie bubu. Wtedy to będę się smucił już. Smucza przystań. Dragon's Reach. 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 Ogólnie bać to. Kurna, ale ma fajnie dopiero. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. Naprawdę? Widzę, ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Mogłem się domyślić.
Czy Ulfric jest w to zamieszany? To teraz powiesz, Proventusie. Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli smok czyha górę, to to nie jest najbardziej zagrożone. Fajne rysunki w ogóle, znaczy rysunki, obrazy. Już też nie kontaktuję. Nie no, bardzo ładne obrazy, jak dla mnie. Spoko, jestem chłopem. Nie chcę ciebie. Dobra robota. Proszę. Ranger armor. Chodźmy znaleźć Farenda. Chyba, że to jest jakieś ciekawe. No, bardzo ciekawe. Kurna. Ciekawe w kij. Przybywasz do Co? O jaki projekt chodzi? Myślisz, Jarl zapewne siedzi na swoim tronie w sali Johnowej. Arengarze, laboratorium czarodzieja. Znalazłem kogoś, kto może ci pomóc. To już wiemy, co Faringar robi i po godzinach. Tak. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle... A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? No. Idź do czarnych głazów, znajdź tablicę. Spoko, idę. Tutaj też coś masz, jakiś fab folder? O, nie jednak. A ten Ranger Armor niech sobie go wchodzi w dupę. Pewnie znowu wolno 40-minutowy odcinek, bo to jest Skyrim, tak, tak. No niestety. No come on. No dalej, maleńki, dajesz. Też się wypowiedzcie pod komentarzami, czy... Chcielibyście, nie wiem, jakieś urozmaicone te odcinki, typu, nie wiem, jakieś tam historyjki, mogę się postarać coś tam powymyśleć czy coś. Wiecie, coś w stylu formuły, jak Rojo robił. Postaram się coś może samemu powymyśleć. Jak niektóre może raz powstały, czy coś ten deseń. Aha! Okej? Okay. Moja biedna Fralia myśli, że Thorald żyje. Chwała Bogom. Coś ty tu masz, kochany? Czy nie masz nic? Nie masz nic ciekawego. A strój? Hind body. Tutaj też nic nie masz. No kurde, biedni jesteście. No nawet tego nie mają. Co za ludzie. No dobra. To co? Tepu rzecz na puszcza. The odryczny hełm. Coś, co na nas czeka. Ale to w przyszłości. No i tak jak mówię, myślę, że do tych 5 odcinków będziemy sobie tak razem, w większości oczywiście, a potem już będę tylko pokazał jakieś tam ciekawsze miejsca, gdzie można coś ciekawego zdobyć. Trochę sobie połazimy, pogadamy. Znaczy nie myślę o niczym więcej, jakimś większym. Przydałby się teraz koń. Dobra, czyli tam musimy iść, na samą górę. To w sumie mogę przepłynąć. Uj. Odbił się od biadek.
Smaczne było. Lecimy. Sobie kwiotka zjebimy. Nie, to mi nie wyszło. Never mind. Pamiętam, że gdzieś tu... O. Był wilk. Jest ten wilk. Tylko czemu ono running for me, no? Tak to się zrzucały, było miło, spoko. A tak to. Dobra, ale już krwawi nieźle. Strój i może... Nie, no dobra, ma. O! O! Idź pan! Dobra, wilcza skóra. Tak, widzę, że tam jest koleś wtopiony w drzewo. O tam. Poszedł. Kurwa. Nie trafiłem. Shit. Jakie one mają loba? Może się trochę zbliżę. O! Trafi? Jo, idealnie chyba headshot poszedł. Tylko, że się strzał odbija. Czasem one tak mają, że nie wbijają się, tylko odbijają. No ale cóż. Ważne, że trafiło. Chociaż nie. Chyba się wbiła, mi się tak wydaje osobiście. Ale okej. O, tu strzał za nisko weszła. Pierwsza. Ale potem już widzę, że następna zrobiła swoje. Teraz tak, broń. Poproszę moją tą. Mieszek. Opa. No i idziemy na górę dalej. A masz. I masz. Ja. Ale nie kurde. O oh, fuck. Ale mnie nos swędzi. Aha. O mój Boziuniu. Aaaa. Dobra. Żelazne kulak black. W sumie mogę sobie to wziąć i to. Strój. To na pewno. To mogę sobie wypierdzielić. Aha, bo to albo to, albo to mogę. To taka bubu. No dobra, no trudno. Co ja chciałem jeszcze? A, tak. Sztabka żelaza, ring, to nie chcę. O, to. Tarcza szmaty! Tarcza szmaty, ogień z dupy. Jedziemy jak do buty. I latem na Szczecin. Jezu, co tu paprocie robią? What the fuck? Ktoś tu chyba jak robił to nie wiedział co czyni. O, okej. Powiedzmy, że mu wierzę.
Czarny głaziok. Dobrze, no to z powrotem na farmerskie łuka. Będziemy jak Hansztuka. Oh my god, jak go rozwaliłem. O lol. Idealnie. Idealnie weszło w niego. Tak dosłownie takie. Przebiło mu po prostu ten. No, tchawicę. Kurde, no nieźle. To ja już mam cela niezłego po tych Battlefieldach i Rainbowach. O. Koleś mnie widzi, fuck. A bardziej tylko. Co to miało być? Gdzie jest epicka muzyczka? Ja się pytam. Gdzie jest epicka muzyczka? Ja chcę epicką muzyczkę. Nie no. Pewnie się znowu tam. O ty! Walnięty starcze i tak. To musiało boleć. Ale dobra, tu chyba już nic więcej nie ma. Nie, nikogo nie widzę, więc jest czysto. Okej. To lecimy. Blackfields Temple. Tam już widzę, że stoją na straży. Pieczony kozi udziec. Od razu se zjemy. Oni coś gadają? Jej, padli. Łucznictwo i skradanie od razu. Najlepiej. Stalową. Ale tak to resztę poproszę aut. Na nowicjuszki, no to jest na easy. Ale to nie dla mnie niestety. To powiem tak, to na pewno nie jest mój klimat. Czyli podwójny, dwuręczny młotek. To nie jest to, czego szukam. Fajnie, że teraz ta tarcza się od razu ekwipuje przynajmniej. Jak mam ten. Też fajnie. Pusta, no dobra. Idziemy dalej. Lepiej być przygotowanym zawsze na wszystko. A, dobra, tu nic nie ma. To wezmę, ale tylko dla siebie. Znaczy tylko dla siebie. To będę miał tylko dla siebie, ale po prostu coś mi się kojarzy, że chyba można coś z nimi potem zrobić. Czytam chyba. Ja w sumie on się sam zabije. Z tego co pamiętam. Tak, on idzie i tutaj go walną po prostu ten. No, hop. Bum, 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 bum. Dziękuję. Torcz niepotrzebny mi. W sumie to mogę sobie zabrać. Dobra, czyli jaki jest Snake? Snake! Snake! I don't wanna be a snake! I to mnie jeszcze. No. Nie lo ryba. Jezu, co ja mam dzisiaj takie problemy gastryczne? Fuck my life. Nie, bo pekać mi się strasznie chce. Kurna.
Skargę taką czuję. Nie wiem czemu. Dobra. Tutaj wszystko. Coś tu jeszcze. Urna. Jak na razie niepotrzebne. North Mail Heavy Cove. W sumie mogę wziąć. Czemu nie? Złodziej. Kradzież z Rasta. Dobrze. Tylko teraz. Kurna. Jak go dupcyło, no. Nieźle. Wow. A masz. Cios krytyczny. Coś ciekawego? Chyba nie. Dobra, to lecimy dalej. Nie, nikt, nobody see anything. Oś ty w mordę. Kurde, chyba sobie. Tylko nie wiem, czy to jest na tą edycję z Keynma. Po prostu te. Przewroty w bok. Dobrze, już nie drzyj się tak. A poza tym to gin. Golden Call. Gin Alvela. No, tylko żebyście sobie przeczytali. Więc. Nic więcej raczej nie muszę tutaj tam pokazywać. Dobrze, tutaj coś mam. Oj, nie chciałem kliknąć. Dobra. Tam coś jest jeszcze. A nie, dobra, to takie tekstury. Never mind. Pamiętajcie, szperać zawsze trzeba. Bo to bez szperania nie ma zabawy. I tutaj coś jeszcze. Nie zauważyłem, że pusta. Jak moja głowa jest cała pusta. O, już wstają draugry. O, lekki pancerz wzrósł, proszę bardzo. Kondycha. W sumie blokowanie. Nie. Tu mam 31. To cios krytyczny nie będzie. No to bym musiał jeszcze walnąć tam sobie potem. Coś śmieli i te fajne sousy. Dobra. Walić ich. A tutaj? Może nie ma? A, jest tylko przejście tędy. Widać, że niespokojny, bo się wiercił. O Jezu. Dum, 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 dum. Jezu, czemu nawet nucę sobie już piosenkę z tego, z Minecrafta o creeperach. Już ze mną jest źle. No, 13, ale i tak mam lepszy łuk. A tutaj, uczeń. No fajnie. Dobra, otwarte i zobaczmy, co tu jest. Okej, okej, nic raczej ciekawego potem już nie ma. Ha! Wykalkulowane. Wykalkulowane. Wow, tak od razu finisher? Lol, to jestem zdziwiony. Dobra. Au, au, au. Oj, 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 oj.
Gdzie mam to przywracanie? Dobra, i ja teraz poproszę strój i z powrotem nie to. To. Dobrze, poszli. Jezu, jak ja tego dźwięku nienawidzę. Właśnie tego dźwięku zawsze nienawidziłem w Skyrimie. U mnie tak przerażał. I masz. I dziękuję. Fajny środu. No to nie będzie jak... Tylko ile? No 200 dopiero. Okej. No w sumie się zbliżamy już pomału tam do końcówki. Dom, dom, dom. Już tak dokładnie już nie będę eksplorował i penetrował, jak to napisałem w poprzednim. O, maczuga. Właśnie maczugi by były fajne, gdyby nie miały aż tak, kurde, nie były aż tak ciężkie. Wtedy mogłyby być fajne. Dobra, pierdzielaj. I lecimy dalej. No po prostu nie. Tak, bo tu już jest to, a potem chyba trzeba kawałek przejść i... No kurde, chodź tu. Tak, zypi, dalej. I kurwa nagrywam. Ja pierdolę. Opa. Płuczeń i co tu mamy? Taki, 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 taki. Sztabka konundu i strzała. Ja nie jestem taką tempą strzałą, żeby je nosić. Ho, ho. W sumie ja nie wiem, czy nawet zdążymy w 45 minut, a chciałbym się tak uwinąć. Kurde. Nie no, chociaż myślę, że powinniśmy. A. I teraz run for your life. I gin draugrze. Chodź tu. Poszedł. Pal krar zidong. Ding donga. Masz małego siusiąga. Dum 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 dum. Dobra, to teraz mi pokażcie, jak to tam było z tym. O, rdź, niedźwiedź, motylek i sówka. Niedźwiedź, motylek i sówka. Niedźwiedź. No dalej. Motylek i tutaj ten ostatni już. I sówka. I open it. Ale to tak strasznie wygląda, to nie? I teraz jakby ktoś tam stał. Ogólnie te są świetne. Jak są w lepszej jakości. Ogólnie wyglądają. Come on. Let's do this, bro. Let's do this. A tu nigdy nie wiedziałem, że tu jest ten sarkofag. Lol. I mamy. Oto czarny głaz. Hopa, hopa, hopa. Jorkowa buława. Dobra. W sumie
Chyba lepiej nałożę to. Gdzie to było? Tak, poproszę. Naucie. A teraz gin. O, suwerenu nienawidzę. I tak. Poszedł szybko. To, to i to. I spieprzamy stąd. Dom, 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 dom. No i tak byśmy zakończyli już. W sumie się jeszcze udamy do Rzecznej Puszczy, żeby było fajnie 45 minut. O. I potem Ranger. Ale pokój mi Ranger. Power Rangers. Nie, nie pamiętam, serio. Znaczy, wiem, że to są Power Rangers, ale nie pamiętam, jaka tam była piosenka. Coś takiego. Ale to jest Skyrim, tu mamy ciężki klimat. Bez seksu, tylko samo zabijanie. Tak. No, come on. Dobra. I'm here, you are. To jeszcze do Rzecznej Puszczy sobie wstąpimy. Only by singing the peace threatened as well wide cold concordat was the Empire able to survive the onslaught of the High Elf Admerian Dominium and bla bla bla. Kurde. No. No come on, Skyrim, dawaj, no. W sumie to wygląda trochę jak dildo, ta buława od elfów. Never mind, proszę się mnie nie pytać. Takie mam po prostu skojarzenie dziwne. Nie wiem czemu. Może przez to, że koleżanka używa. Nie, no żartuję sobie. Ale chodź tu. Riverwood Trader. Hello. A i moja siostra Kat. Da. Chodzi o pewną wykonawcę. Udał. Odłożę na miejsce. Spoko. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. Dziękuję. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenny. Czyli 20, a ten normalny? Ile on ma? 22. Czyli no ty, tu, tobie się nic nie zmieniło raczej, więc mogę tobie sprzedać tutaj parę tych broni. To sobie zostawimy. To mogę sprzedać. Jezus, mi się tak chce bekać. What the fuck. To sprzedamy. To też. Nie wiem, dziwny jestem. Sprzedaję takie rzeczy, ale cóż. No, come on. Jest. To sobie założę w sumie i tak. Nord. No i fajnie. To nieźle się obłowiłem tutaj. No i dobra, no i to by było na tyle. Proszę cię bardzo, kochana. Widzę, że już nawet żołnierze są tu. Spoko. Ale tak. No cóż, jak widzicie, mamy fajną tarczę. więc tak. Chciałbym wam podziękować za oglądanie tego filmiku. Myślę, że spodobało wam się to penetrowanie czarny głazu. I obiecuję, będą bardziej przygotowane merytorycznie te odcinki. Postaram się przygotuję
I będzie już o wiele lepiej od następnych. A jak na razie, myślę, że wam się podobał ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Klikajcie w dzwoneczek, żeby dochodziły do was filmy. I to by było na tyle. Żegna się z wami, Matis the DJ. I siemaneczko.